Witajcie moje czekoladki w tym oto filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu Sinsay. Tak się złożyło, że Sinsay teraz ma ogromne przeceny w swoim sklepie i tam naprawdę jest mnóstwo bardzo tanich rzeczy. Na wstępie jeszcze chcę powiedzieć, że niektóre z tych rzeczy jeszcze były tańsze niż dana przeceniona już cena. Ponieważ teraz na przykład w Sinsayu obowiązuje, że rzeczy przecenione są jeszcze o połowę tańsze. Więc w ogóle te rzeczy są mega, mega tanie. No tak się złożyło, że niektóre z tych rzeczy kupiłam przed taką przeceną, a niektóre już teraz w trakcie tej przeceny. Pierwsza rzecz, są to takie gumeczki przepiękne. Jak widzicie, są takie słodkie, różowiutkie. Mam tutaj też takie opakowanie, które oczywiście wyrzucę, ale mimo wszystko jest to mega urocze, bo tutaj mamy taki diamencik. Jak widzicie, one kosztowały 4 zł, aczkolwiek ja je kupiłam za 2 zł. A takie gumeczki naprawdę zawsze się przydadzą. Poza tym naprawdę bardzo ładnie wyglądają, są takie różowiutkie. Kolejna rzecz, jest to taka opaska welurowa z kocimi uszkami. Jak widać, ja bardzo lubię tego typu opaski i bez problemu w takich chodzę na co dzień do szkoły. Poza tym moim zdaniem ona jest przepiękna w takim kolorze brudnego różu. No i ten welur naprawdę jest przemilusi. Ta opaska kosztowała 4 zł, ale ja ją kupiłam za 2 zł. Swoją drogą ta opaska też mega mi się kojarzy z Arianą Grande. Dajcie znać na dole, czy Wam też. Następnie mam tutaj takie skarpetki z bajki Pora na przygodę. No jak chyba można tutaj zobaczyć, jestem totalną fanką tej oto bajki. Moim zdaniem jest mega taka kolorowa, szalona, magiczna, przygodowa, no cudowność dla mnie. No i dlatego kupiłam sobie właśnie takie skarpetki. Swoją drogą były mega tanie, ponieważ kosztowały mnie tylko i wyłącznie 4 zł. I mamy tutaj dwie pary, jak widzicie. Naprawdę są mega urocze. Kolejne skarpetki to jest po prostu moim zdaniem deal życia, ponieważ za dwie pary zapłaciłam 2 zł. Te skarpetki są takie zimowe, w szczególności tutaj ta pierwsza para, ponieważ mamy tutaj takie pingwinki, a druga już jest taka pastelowa w białe paseczki, więc moim zdaniem złotówka za jedną parę to jest naprawdę masakra. Nigdzie nie znajdziecie tak tanich skarpetek, serio. Teraz czas na bluzeczki, które kupiłam w Sinsayu. Kosztowały one około 5 zł, coś tego typu. Będąc w Sinsayu poczułam się jakbym była w lumpeksie, serio. Tak tanie były tam rzeczy. Z góry przepraszam, że te rzeczy nie są wyprasowane, ale naprawdę robię ten filmik od razu po zakupach. Pierwsza bluzka jest taka zwyczajna, biała, aczkolwiek mamy tutaj taki piękny nadruk, który jest o dziwo naprawdę spoko wykonany. No i ta bluzeczka jest totalnie dla kociar oraz dla osób, które uwielbiają kawę. Ja akurat wzięłam rozmiar S, ponieważ nie było M-ek, ale mimo wszystko i tak dobrze to na mnie wygląda. No i sam ten nadruk naprawdę sprawił, że musiałam mieć tę bluzkę. Kolejna bluzeczka również jest w rozmiarze S i jest ona w przepięknym kolorze brudnego różu. Ja w takich kolorach najlepiej się czuję. No i mamy tutaj bardzo fajny napis. Myślę, że jak najbardziej ten napis trafia totalnie do mnie. No i sam też ten kolor mnie totalnie urzekł. Następna bluzka jest dla mnie po prostu przezabawna, bo no sami zobaczcie, co to jest za nadruk, kto to wymyśla? Totalnie genialne i jest to mój styl, dobra? Jest to mój styl. Mamy tutaj mopsa, który został zabrany przez kosmitów. Aczkolwiek ci kosmici to są kotki. No bardzo ciekawe moim zdaniem. Historia jak najbardziej mega ciekawa, mogliby napisać o tym książkę lub nagrać film. Jak mam być szczera, to jeśli chodzi o nadruk, to niestety jest on słabo wykonany i wydaje mi się, że po kilku praniach niestety ten t-shirt no nie przeżyje. Ale sam fakt, że kosztował 4 zł i naprawdę jest mega uroczy, sprawił, że jak najbardziej okej. To co mi się w nim podoba, to te paseczki czarno-białe, naprawdę mega ładnie to wygląda i wydaje
wydaje mi się, że do włosów takich fioletowych też super to będzie wyglądać i kontrastować. Ja jestem totalną fanką takich właśnie kosmitów, science fiction, fantasy, więc jak najbardziej to jest bluzka dla mnie, takie szalone rzeczy. Więc nie mogę się doczekać, aż będę w niej chodzić. Serio. Następna bluzka jest totalnie na Halloween. Po prostu wręcz marzyła mi się tego typu właśnie bluzka z takim nadrukiem. Mega mi się podoba to, że ten napis świeci w ciemności. Jest taki fluorescencyjny. No ale niestety minusem tej bluzki jest to, że jest to czerń, która uwielbia, po prostu uwielbia zbierać te wszystkie różne ciećki. Każdy możliwy włosek po prostu przykleja się do tej bluzeczki i niestety bez rolki nie ma opcji. Dodatkowo ja jestem posiadaczką królika i to bardzo włochatego, więc no będzie ciężko z tą bluzką. Ale mimo wszystko wzięłam ją, ponieważ no sam nadruk i to, że mi się po prostu marzyła taka bluzka, no totalnie musiałam ją wziąć, dobra? No. Szaliczek, moi kochani, szaliczek w Sinseju, no to jest naprawdę coś cudownego. Kosztował mnie on tylko i wyłącznie 5 zł, więc no szalik za 5 zł? What? W sieciówce? No ja naprawdę nie spodziewałam się, że będą takie przeceny, serio. Jak widzicie, ten szaliczek jest w takich pięknych, pastelowych kolorkach. Mamy tutaj biały, szary, różowy kolor. No i ten szaliczek naprawdę jest przemilusi, jest jak taki kocyk, więc za 5 zł szaliczek jak najbardziej lećcie do Sinseya. Również za 5 zł kupiłam takie zwykłe szare rękawiczki w pięknym takim jasnym kolorze, przeplatanym z taką białą nitką. Są takie po prostu zwyczajne, szare, ale ja mega takie chciałam, ponieważ taki kolor do każdego mojego szalika bądź czapki pasuje. No i już ostatnie dwie rzeczy są to czapki. Obydwie te czapki kosztowały tylko i wyłącznie 4 zł. No i pierwsza jest taka szara z pięknym, wyhaftowanym unikornem. Jest on pastelowy, różowiutki i naprawdę jest przepiękny. Dodatkowo ta czapka jest naprawdę przemilusia, rozciągliwa, więc na każdy łeb wejdzie. No i sam fakt, że jest tutaj pastelowy unikorn, no to... Ale dobra, ta czapka jest totalnie zwyczajną czapką przy tym. Możecie mnie uznać za dziwną, ale... Dam da da dam! Otóż teraz oficjalnie zostanę jednorożcem. Jest to czapka z uszkami oraz z rogiem jednorożca. No ja, ogromna fanka My Little Pony oraz wszelkich jednorożców, musiałam wziąć tę czapkę, dobra? Ja też chcę zostać jednorożcem. Ta czapka jest bardzo dobrze wykonana, te uszka są takie właśnie z takimi różowymi akcentami w środku i ten róg również tak się błyszczy. No moim zdaniem mega, naprawdę. Cudowność! I tak, moi kochani, to już wszystkie cudowności, które wam w tym filmiku pokazałam. Mam nadzieję, że nie oszaleliście na widok tych wszystkich słodkości i po prostu zrozumiecie, że mi takie rzeczy się podobają i tyle. Mówię wam serio, ja poczułam się w Sinseju, jakbym była w takim jednorożcowym lumpeksie. A na ten moment już się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego oto filmiku i jak najbardziej piszcie mi też na dole, czy coś kupiliście na tej promocji w Sinseju. Ja już więcej nie przedłużam i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!